Elgato Stream Deck to obecnie wydatek około 700 zł. Co jeśli można zrobić coś podobnego za kwotę około 50? Jesteście ciekawi? Oglądajcie. Do stworzenia całego projektu użyłem obudowy uniwersalnej Z125 za kwotę 13 zł. Arduino Uno za kwotę 17 zł i 12 przycisków monostabilnych za kwotę 15 zł. Oprócz tego zakupiłem jeszcze kable połączeniowe za 5 zł. Sumarycznie daje to kwotę 50 zł. Linki do wszystkich produktów znajdziecie poniżej w opisie. Po omówieniu wszystkich składników przechodzimy do tworzenia. Na początku warto wykonać sobie szablon celem równego wywiercenia otworu. Szybkim sposobem jest wycięcie kawałka kartki z zeszytu. Ja do oznaczenia punktu wiercenia użyłem lutownicy. Po wywierceniu wszystkich otworów wiertłem FI12 przechodzę do montażu włączników. Niektórych nie dało się dokręcić, więc usztywniłem je termoglutem. Jeśli chcecie zwiększyć wytrzymałość swojego buttonboxa, polecam zalać wszystkie przełączniki klejem. No i teraz przechodzimy do lutowania. Jeden styk w przełączniku musimy połączyć z innymi. Ja użyłem tutaj miedzianego drutu wyciągniętego z kabla RJ45. Tak tworzymy swego rodzaju masę wszystkich przełączników. Do drugiego styku w każdym przełączniku lutujemy przewody połączeniowe. To nimi połączymy się z naszym Arduino. No dobra, ale jak to teraz skonfigurować? Musimy pobrać sobie darmowy program, czyli SimHub. I w SimHubie wchodzimy w zakładkę Arduino, następnie w My Hardware, Single Arduino. No i klikamy Open Arduino Setup Tool. Otworzy nam się coś takiego. I tutaj wybieramy sobie wersję Arduino, którą kupiliśmy. W moim wypadku jest to Uno. Teraz tak, w tym panelu skrolujemy sobie do przełączników. Tutaj mamy, jak widzimy, przełączniki i możemy sobie dodać ich do maksymalnie 12. Także dodajemy ich tyle, ile lutowaliśmy. W moim przypadku będzie to 12. I zmieniamy tutaj wyjścia, tak żeby wszystko się świeciło na biało. Tutaj, jak widzicie, pokazują nam się poszczególne porty, do których musimy podpiąć przełączniki. Tutaj się wepchnął akurat jeszcze jeden. I masę tych przełączników podpinamy do GND. GND, jak widzicie, jest tutaj. U mnie wygląda to tak. Podpinamy nasze Arduino portem USB oczywiście i teraz wybieramy port, do którego podpięte jest nasze Arduino. Jeśli wgramy nasz kod poprawnie, to oczywiście świeci nam się informacja na ekranie, ale będzie również podczas naciskania przycisku widoczna taka ta diodka malutka.
która będzie lekko migać, że dostaje sygnał od tego przycisku. Dobra, co dalej? Graliśmy nasz kod i co teraz? Arduino nic w systemie nie robi. Musimy je zmotywować do tego. Dlatego przechodzimy do Controls, Keyboard Emulation i klikamy tutaj Add Mapping. I klikamy tutaj Click to Define. Wciskamy pierwszy przycisk i wykrywa nam pierwszy przycisk. Klikamy potem Add Key i wybieramy sobie tutaj, jaki dokładnie przycisk ma symulować nasz button box. Ja w tym przypadku wybiorę sobie, nie wiem, może być te, i dodaję następne przyciski. Jeśli widzimy, że wszystkie przyciski działają, możemy poskręcać całego button boxa.